Witam serdecznie ponownie. Chciałem wam pokazać, jak wygląda już po demontażu półosi. O, i tu są trzy gniazda, w których jest gwint. Trzeba przykręcić manszetę, jak się włoży półoś. Kolejna nakrętka tutaj, ta duża, która trzyma półoś do piasty. Dwie śruby, żeby przykręcić zacisk hamulcowy. Dwie śruby, które trzymają zwrotnicę do amortyzatora. I drążek reakcyjny z układu kierowniczego. Zakładać koło, wlać olej i po sprawie. Natomiast oczywiście oleju nie będę wlewał na razie, bo mam prawą stronę do zrobienia, także głupotą by było przy okazji wymiany oleju nie zrobić od razu prawej strony. Tak wygląda lewa strona, wyciągnięta. Tu jest oczywiście zamiennik, tu jest oryginał. Także widać, że troszkę cieńszy wał tej półosi jest. Tu przynajmniej na tym odcinku, tutaj. No jak sobie zobaczycie. No nie widać tego, tak to trzeba miarką zmierzyć. Nie jest to podwalająca różnica, ale różnica jakaś jest. A tak wygląda olej po 90 tysiącach w skrzyni manualnej, gdzie już mówi się, że w automatach się nie wymienia oleju, a w manualach tym bardziej. To możecie sobie zobaczyć, jest czarny. Osobiście go wymieniałem, więc wiem, że na pewno był wymieniony przez 100 tysiącach, automat 190 tysięcy. Także no nic, kończę relację i biorę się za montaż. A ja jeszcze mam troszkę utrudniony, ponieważ jakiś jełop, pierwszy właściciel albo mechanik, któremu oddawał auto, uszkodził lekko gniazdo, gwint w gnieździe, tu w tym dolnym. O, tam właśnie, w tym dolnym gnieździe. Ja zamontowałem szpilkę z kolektora wylotowego, z silnika. Także teraz ta szpilka bardzo głęboko się wkręca w gniazdo skrzyni, przez co nie trzeba powiększać tego otworu, gwintować i kombinować i robić niepotrzebnie. Pozdrawiam. Matias 1.